Wielkimi krokami i nieubłaganie zbliża się koniec 2021 roku, roku szczególnego w życiu Polskiego Radia Rzeszów i mam nadzieję, że w życiu naszych słuchaczy, roku wielkiego jubileuszu 70-lecia naszej rozgłośni. A rok ten zaczęliśmy jak zwykle, od wielkiego wydarzenia, od werbla. Werbel 2020. Dzisiaj tutaj normalny dzień pracy i zaparkowane samochody i sceneria zimowa, ale w lecie powstała tutaj scena na dziedzińcu, scena niezwykłych wydarzeń artystycznych. Będziemy kontynuować jej działalność. Co roku wczesną wiosną stawiamy w tym miejscu radiową altankę. Stoi do późnego lata. Stąd w tym roku także nadawaliśmy Radio Biwak, ogólnopolską audycję telewizyjną Piątek z Radiem w Telewizji. Kamper Polskiego Radia Rzeszów objechał wszystkie regionalne rozgłośnie Polskiego Radia. Niebagatelnym wydarzeniem był także Dino Top Festival. Radio Biwak. 30 lat na antenie. Dino Top Festival 2021. Dzień otwarty Polskiego Radia Rzeszów wpisał się w nasz kalendarz na stałe. Odbywa się zawsze 3 maja. W tym roku był to dzień otwarty online, ale nasze drzwi są dla Państwa otwarte zawsze. Dzień otwarty Polskiego Radia Rzeszów. Graliśmy dla Państwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a z tego studia padały ważne słowa, piękna muzyka i rzetelne informacje. To tutaj, w studiu koncertowym imienia Tadeusza Nalepy nagraliśmy wiele wspaniałych słuchowisk w tym roku. Odbyły się niebanalne koncerty. W ramach sceny teatralnej Polskiego Radia Rzeszów zobaczyliśmy multum niezwykłych spektakli. Centralnym punktem jubileuszu 70-lecia Polskiego Radia Rzeszów była wielka gala. Gramy od 70 lat. Szczególną troską Polskiego Radia Rzeszów jest pamięć o naszej historii, o naszym dziedzictwie, o naszych narodowych bohaterach. Każde narodowe święto to święto na antenie Polskiego Radia Rzeszów. 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego uczciliśmy koncertem w Filharmonii Podkarpackiej, wielkim koncertem
wielkiego artysty Jana Pietrzaka. Z tej też okazji wydaliśmy niezwykłą płytę. Tylko 100 krążków, raport z oblężonego miasta Przemysława Gintrowskiego. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność przez całych tych 70 lat. Za Państwa obecność w 2021 roku. A na rok 2022 życzę Państwu szczęścia, obfitości, pogody ducha, przyjaźni, miłości, przede wszystkim zdrowia. No i żeby Państwo zawsze byli na dobrej fali. A dobra fala to fala Polskiego Radia Rzeszów.